przed wami szyderczy skrót całego czwartego sezonu o gówniakach, które muszą stawić pryszcza tego czoła kolejnym odpadom z mięsnego. Zanim przejdziemy do sedna, pobierzcie podwójną prowizję, robiąc zakupy z AleRabat. Darmową wtyczką do przeglądarki i aplikacją na smartfony, która automatycznie znajdzie dla was najlepsze kody rabatowe, jakie będą dostępne. Pomijając kradzież, tego nic nie przebije. A oprócz kupowania nawet o kilkadziesiąt procent taniej kosmetyków, jedzenia na dowóz czy elektroniki, dostaniecie też częściowy zwrot środków w postaci cashbacku, który odłoży się na waszym koncie. Tak jak tłuszcz na waszym brzuchu z fast foodu, tylko lepiej. A żeby zacząć podwójnie oszczędzać już teraz, wystarczy zainstalować wtyczkę z linku w opisie, założyć konto, żeby cashback miał się gdzie odkładać, a później przy robieniu zakupu przejść do koszyka, gdzie AleRabat automatycznie zastosuje dla was najkorzystniejszą zniżkę i cashback. Tak jak przy zakupach, które sam robię, korzystając z wtyczki. A skąd jej twórcy czerpią zyski przy tak skandalicznie niskich cenach? Dzięki współpracy ze sklepami, które przekazują im prowizję za każde zrobione zakupy. Dlatego my możemy korzystać z wtyczki i aplikacji zupełnie za darmo. Więc klikajcie w link w opisie i korzystajcie z podwójnego oszczędzania przy zakupach. A teraz dołączymy do klubu przegrywów. No, God, please, no! Gdzieś w czasie polskiego lata mały pierdek rozrzuca po osiedlu szmatławca codziennego, a tajemniczy goguś w laczkach go podnosi i rozkierwia jolkę przed czasem. Łapiecie? Jest mądry. A gdy Janusz za kamerą ogarnia, że zapomniał wyostrzyć, okazuje się, że to papa. Byłem pewien, że to Gandalf. Gdzieś w krzyżaku odpada do PlayStation, doktorek prowadzi dziesiątkę na ćwiczenia, mijając po drodze pokój o numerze 11. Znam tę liczbę! Jest przed 12. Po czym bawią się w telepatyczne kalambury i obstrańcowi całkiem nieźle idzie, więc papa Sita prosi go, żeby zajrzał, co robi doktor Ellis. Wykorzystujesz dzieci do podglądania koleżanek z pracy, oblechu? I nagle doznaje krwawych wizji, oglądając jej śmierć. Po czym drzwi wchodzą z drzwiami, zdejmując ojca Siweusza, który budzi się, widząc dookoła same dętki. A gdy dociera do 11, przerażony pyta tylko, co uczyniła. Chyba w złości wszystkich wymordowała, ale tylko strzelam. Nie jestem doktorem. 7 lat później w Kalifornii spizgany od urodzenia kumpel Jonathana zajeżdża swoją porówką po bajersów, zabierając ich do szkoły, gdzie Nastka myśli, że ma znajomych. Uuu, ruda cię olała? Jesteś nikim. Po czym gang blondyny dosłownie pluje jej w twarz, bo jest główną bohaterką, a tego nikt nie lubi. Mike, nadal w Hawkins, czyta jej list, podjarany, że jutro do niej leci. A Karyna, wiedząc, że ciśnie wieczorem w grę dla przegrywów, przypomina, żeby wrócił przed 9. Chociaż sądząc po fryzurze, sama zapomniała, żeby nie wkładać widelców do kontaktu. A Suzy dla swojego Dastusia łamie hasło do szkolnego systemu ocen i wbrew zaleceniom swojego największego idola, Jezuska Chrystuska, poprawia mu ocenę z łaciny. Będziesz jarała w piekle, ty mała. Steve i Robin jadą do szkoły, rozkminiając, czy jej kobiecy crush z orkiestry nadętej też lubi lizać pierogi. Na co Stefan zapewnia ją, że na pewno, bo dała film na VHS zapauzowany na cyckach. Jeśli wiecie, czym jest kaseta VHS, pochwalcie się w komentarzach. Tylko bez googlowania. Lukier próbuje być fajny i dołącza do szkolnej drużyny NBA, ale tego samego dnia, co finał turnieju koszykówki, jest też finał kampanii Dungeons i Dragons, ich klubu ognia piekielnego. Wow, brzmi jak magnes na dupy. Więc próbuję ich przekonać, żeby też przestali być lamosami i przyszli na mecz podziwiać, jak grzeje ławę. Ale wiesz, że nie jesteś Michaelem Jordanem? A Joyce tymczasem odbiera dziwną przesyłkę, w której znajduje lalkę, widząc na opakowaniu sierpy i młoty, gdy w tle grają wschodnie rytmy. Więc strzelam, że przyszła z Afryki. Angelika po swojej prezentacji dostaje owację na siedząco, ale gdy Jane opowiada o Hopperze jako swoim ojcu bohaterze, aryjska księżniczka czepia się, że mieli omawiać postacie historyczne i wszyscy śmieją się z niej, aż płacze. A mogłaś postarać się o rolę jakiejś statystki i nikomu nie przeszkadzać. U szkolnej świrolog Max ściemnia, że wcale nie ma już koszmarów z poprzedniego sezonu, po czym olewa wejściówkę na finałowy mecz od swojego byłego, bo nie potrzebuje litości. A gdy później pobiera prochy, słyszy, jak Chrissy wali w sraczu bełta i pyta ją, czy wszystko w porzu, na co też ściemnia, że jest fantastycznie. Ten serial to sami kłamcy i złodzieje. Ale gdy Maksymilian wychodzi, nagle pojawiają się stopy w zaawansowanym stadium grzybicy i słyszy matkę wyzywającą jej od pulpetów, ale po chwili wszystko znika. A no to nie ma się czym martwić. Dustin i Mike próbują na luzaczku przekazać Ediemu, że Łukasz nie będzie dostępny na finał ich kultu Wekny, więc może by przełożyli. Ale odpowiada, że chyba ich posrało i mają znaleźć zastępstwo. Łatwizna, kto nie chciałby dołączyć do szkolnych lamusów? Joyce zagaduje do Maraja, gdy zatapia jaja, opowiadając o dziwnej lalce, przy której ktoś ewidentnie majstrował, więc mundrala każe ją rozbić z odległości. Jaja se rozbić z odległości, ty łysa pało kudła.
lata. Dustin i Mike próbują zwerbować zastępstwo za Lukasza, ale o dziwo nikt nie jest zainteresowany. Jestem w totalnym szoku. A Chrissy włazi do lasu, gdzie nagle słyszy niepokojący dźwięk wahadła i widzi zegar w drzewie, z którego wyłażą pająki, ale wpada na nią Eddie i wszystko znika. Więc kolejny raz na pewno się już nic nie pojawi. Okazuje się, że Niuńka chce kupić od niego narkołyki, ale w czasie transakcji okazuje się też, że on wcale nie jest taki straszny, ona nie jest taką wredną brochą. I tak dobrze im się gada, że daje jej mega zniżkę, ale pyta nagle, czy ma coś mocniejszego. Masz na myśli... i buprą fortę? Na przerwie banda Angeliki znowu się wyżywa na Eleven, niszcząc jej diorabę. I ma już dosyć tego tak bardzo, że aż pokazuje jej rękę. Chyba zapomniałaś przeładować. Znowu wszyscy wybuchają śmiechem, biorąc ją za szajbuskę. A gdy nauczycielka pyta, co się stało, ściemnia, że się potknęła, ale stara i tak zabiera Angelikę na dywanik. Nie wiem dlaczego, ale jakoś za nią nie przepada. Joyce bezpiecznie rozbija lalkę z odległości, ale zamiast wybuchowej niespodzianki od KGB, znajduje w środku list z informacją, że Hopper żyje! Co za szok dla 5 osób, które nie widziały zwiastuna. Gdy Luka Kuka rozpoczyna mecz o mistrzostwo powiatu, Fumfle przyprowadzają na zastępstwo Erikę, która swoim wypieszczonym jęzorem imponuje Eddiemu i zostaje przyjęta do klubu Ognia Piekielnego. Yes. A po rozpoczęciu gry Eddie Van Halen wskrzesza nagle Veknę, potężnego czaromaga, który niby zdechł, ale wcale nie. Aha, czyli już wiemy, jak będzie się nazywał potwór w tym sezonie. I gdy oni podniecają się rzucaniem kostką, jeden z podstawowych statystów zostaje kontuzjowany i Lukas wchodzi na kort. A gdy obie gry dobiegają już końca, blonda spudłuje, a ekipa wyrzuca zbyt niską liczbę. Tak zgaduję, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Ale gdy w ostatnich sekundach Lukas i Erika rzucają, on trafia, zwyciężając mecz, a tamci pokonują Veknę. Tego spodziewali się tylko wszyscy. Gdy Max karmi później futrzaka, zauważa, że z Edim przyjeżdża Kryśka, którą zostawia samą, szukając ibupromu fortę. I Niuńka słyszy znowu dźwięk zegara, widząc swoją przypaloną matkę i zaszytego ojca. To tak ludzie zaszywają się przy alkoholizmie? A gdy Eddie do niej wraca i próbuje wybudzić z transu, odwiedza ją jakiś oślizgły skurwel, który zna jej imię i zaczyna lewitować. Po czym twierdząc, że czas zakończyć jej cierpienie, zgniata ją w precla. No i Eddie teraz nie wie, czy dzwonić na pogotowie, czy do piekarni. Okazuje się, że w trzecim sezonie Hiper Turbo Blastator nie rozerwał wcale dupy Hopperowi i nadal żyje. Naprawdę? A pod willę Eddiego, który już dawno spertolił, zajeżdżają Paulo wozy, gdy ekipa odbiera z lotniska Mike'a, dla którego Eleven ma zaplanowany już cały dzień. Burrito na śniadanie, wspólne wrotki, okłamywanie go, że ma koleżanki. A gdy wszyscy w międzyczasie dowiadują się o morderstwie, kumple Blondasa żartują, że Chrissy może jednak go wczoraj nie wystawiła, bo nie żyje. To prawda. Dustina odwiedza Max, wyjawiając, że rozpoznała w preclu Chrissy i ruszają odnaleźć Ediego. A Murray dolatuje do Joyce i po wspólnym czytaniu listu do Koryntian dochodzą do wniosku, że brzmi jak żądanie okupu, ale wysłał go ktoś, komu Hopper ufa, bo tylko on wie, że Enzo to nazwa knajpy, w której byli na randce. To nie była randka. Łysy kudłacz w końcu jej ulega i decyduje, że zadzwonią pod podany numer, ale zrobią to z jego anonimowego telefonu. Nosisz ze sobą całą anonimową infolinię na wszelki wypadek? Hopper tymczasem przechodzi rozmowę kwalifikacyjną u ruskich, upierając się, że nie zna Joyce. No wiesz co? A tyle dla ciebie zrobiła. A spis Gany Pocahontas podwozi dzieciaczki do wrotkarni, gdzie Elle nadal ściemnia Majtkowi, że cały czas to imprezuje i ma milion przyjaciół. Tylko tyle? Ja mam 2 miliony. Podczas gdy policjanci przyciskają Blondasa, który dowiaduje się, że Chrissy została zamordowana, a Eddie mógł mieć z tym coś wspólnego. Ale dobra wiadomość jest taka, że cię nie wystawiła. Dustin i Max wbijają do wypożyczalni, szukając w systemie kontaktów Eddiego i wtajemniczając Bad Boya i Robbie. A Nancy wybiera się z czterookim przydupasem z redakcji na miejsce zbrodni. Mógłbym powiedzieć mordu, ale zbrodni. Gdzie zatrzymuje ich policjant, a Freda nawiedzają przerażające wizje i słyszy, że jest mordercą, bo uciekł kiedyś z miejsca wypadku. A po chwili wszystko wraca do normy i glina pozwala im wjechać. Czyli wszystko już zawsze będzie dobrze. Na wrotkowisku pojawia się ta wredna ściera i po chamsku wyciąga nastkę na sam środek, gdzie reszta wycieraczek wyzywa ją od konfidentek i dziwolągów, a na koniec zostaje oblana szejkiem. Gdyby tylko miała płaszcz przeciwdeszczowy. Joyce dzwoni z anonimowej infolinii kudłacza pod numer z listu i odbiera jakiś wąsu, dając im 2 dni na dostarczenie 40 tysięcy dolarów na Alaskę do jego wspólnika w zamian za uwolnienie Hoppera. Aż 40 tysięcy? Ile może kosztować pielęgnacja wąsa? Podczas gdy Blondas przekonuje swoją grupę mięśniową, że klub Ognia Piekielnego to niebezpieczny kult i Eddie zamordował Chrissy, myląc D&D z rzeczywistością, więc muszą go złapać. Zamordował ją, bo myślę, że to gra dla gamoni? Jesteś bardziej
blondynem niż wyglądasz. Żaden ze znajomych Ediego nie wie, co się z nim dzieje, ale znając imię jego dealera, sprawdzają historię wypożyczeń i znajdując filmy dla typowego stonera, zdobywają adres. Tak wyglądało hakerstwo w 86. Nancy wyciąga z ojca Ediego, że taką zbrodnię mógł popełnić tylko Victor Krill, który kilkadziesiąt lat temu ociepiał do reszty i zabił całą swoją rodzinę, też wyłupiając im oczy. I od tamtej pory siedzi w psychiatryku. Jesteś pewien? A może tam stoi? A w międzyczasie przydupa, słysząc dźwięki wahadła, wchodzi do lasu, znajdując zegar w kształcie trumny i Nancy nie może go znaleźć. Spokojnie, poszedł tylko sprawdzić, która godzina. Jones i Murray, wsłuchując się głębiej w nagraną rozmowę, dochodzą do wniosku, że Enzo musi być klawiszem w więzieniu. A nie na klawiaturze? I Hopper jest więźniem pod jego nadzorem, więc Joyce postanawia zapłacić okup i go stamtąd wyciągnąć. A Nastka każe tamtej ścierce powiedzieć Mike'owi, że to wszystko było tylko żartem, ale nadal ją poniża, nabijając się jeszcze z Hoppera, więc wkierwiona pożycza rolkowrotkę i roztrzaskuje jej ten głupi ryj. Ojej, jaka szkoda. Dustin zajeżdża z ekipą pod adres dealera i buszując w szopie, znajdują rozczochranego umysłowo Funfla, który w końcu luzuje wora, a Czterookiego nawiedzają trupie ryje, wyzywając go znowu od morderców, po czym widzi wypadek, po którym uciekł i dalej spertala. Niczego się nie nauczył. A Eddie opowiada, co widział, przekonany, że wezmą go za szajbusa, ale Dustin wspomina o mrocznym wymiarze, który co sezon wysrywa do Hawkins nowego potwora, a gdy dochodzą do wniosku, że ten potwór jest jak mroczny mag Vecna z ich gry, mówiłem, odwiedza Harry'ego Pottera w jakimś grobie i robi z niego kolejnego precla, po czym osiada na jakichś mackach w tajniczym domu po drugiej stronie. Coś czuje, że kwiatków tam nie podlewa. Gdzieś u ch**owej pani domu garnki i patelnie lecą na mordę, bo na podwórku ląduje rządowy Peptipopter, z którego wysuwają się rządowe lakierki. Widzicie ten błysk? Co najmniej aspirant. I Mundurek, przekonany, że zabójstwo Kryśki to jej sprawka, przepytuje Owensa, gdzie jest jedenastka. No z reguły po dziesiątce, ty głąbie jeba. A gdy doktorek pali Jana, upierając się, że nic nie wie, Watacha lakierka grzebie mu w szufladach, mieszając majty ze skarpetami. Jak on się jutro ubierze? Po czym zabierają mu jakieś bazgroły z liceum, zgrywając Sherlocków. A Cyngiel, odlatując swoim kioskiem, każe sprawdzić, co Owens googlował przez ostatni rok, żeby wpaść na trop 11. Patrząc na wasze kompetencje, to wpadniecie co najwyżej w górę. Tymczasem na wrotkowisku wszyscy patrzą spod ełba na Nastkę, gdy medycy przepytują popsutą Angelę, czy ma na imię Angela, bo to challenge na jej poziomie, a na kolacji Murray wali głupa, że przypadkiem tędy przejeżdżał i postanowił ich odwiedzić, a Joyce ściemnia, że ma jutro wyjazd służbowy na Alaskę. Po prostu powiedz im prawdę, jedziesz się bolcować z łysym Tarzanem. Ekipa Blondasa szykuje się na Ediego, przekonując Lucasa, że to będzie tylko przyjacielska pogawędka z kluczami w łapach i po chwili wahania decyduje, że do nich dołączy. Lamisz moje imię, Lutas. Kudłatego nachodzi tymczasem Caritas, przekazując, że pały są na jego tropie, ale nie ujawniły jeszcze nazwiska, więc wystarczy tylko zaciukać Vecna i udowodnić, że jest niewinny. Kurwa, nie sądziłem, że to będzie takie proste. Po czym słyszą syreny, widząc, jak całe wesele jedzie zeskrobać z jezdni Freda. A gdy Nancy jest przesłuchiwana, widzi, jak BM-ką zajeżdża ekipa na czele z jej Elvisem. Od razu zalało piwnicę, co? Nastka drzeryja na Majka, że nie dostała notarialnego potwierdzenia jego miłości, gdy nagle zjawiają się Pałę i ją zabijają w kajdankach za rozbój z wrotką w ręku, a Mike zapewnia, że ją stamtąd wyciągnie. A skąd te niebieskie łapy? Zwaliłeś konia Papa Smurfowi między ujęciami? Gdy Joyce i Marian lecą na Alaskę, Hopper zaczyna pyskować, odgrywając szamotaninę, a Wąsu przekazuje mu, że jego funfle przylecą jutro z jego wspólnikiem i razem z nimi wróci. Brzmi jak coś, co na pewno się uda. Podczas narady przy prostokątnym stole drużyna A dochodzi do wniosku, że Vecna prześladował Freda i Chris już wcześniej i mogli zwierzyć się o tym szkolnej pedagog, więc ruszają do samochodów, ale Nancy się oddziela, bo musi coś sprawdzić. Siedziałaś za blisko Steve'a i musi zmienić pantalony. I w końcu odjeżdżają jako dwie grupy, gdy w naczepie otwiera się złowieszcza vagina do mordoru Vecny, który skanuje Hawkins w poszukiwaniu kolejnej ofiary i wbija do łba jednego z mięśni Blondasa, który zaczyna krwawić z kinola. Jako trzecioplanowej postaci nie wróżę ci zbyt długiego życia. Zajeżdżają na próbę zespołu Ediego, którego członków Lucas od razu się trzy razy wypiera. Judasz. A Blondas przyciska jedną z dziewczyn i wyśpiewuje mu, że Dustin na pewno coś wie, podczas gdy Elle jest przesłuchiwana i nie idzie jej najlepiej. Did you wanna kill her?
Potrzebujesz adwokata, czy przypomnieć ci 10 przykazań? A gdy ruszają z nią do poprawczaka, Mike, który przyjechał z ekipą, znowu za nią wybiega, bezradnie patrząc, jak odjeżdża. Bo w tym i w waleniu konia smerfom jest najlepszy. Chłoper przekupuje kolegę z pracy pożywnym daniem ze szczura, żeby rozbił mu kajdany. A Max robi wjazd na chatę szkolnej pedagog i wypytuje o sesję Chrissy, ale jest nieugięta jak kolana Christophera Nolana. Nie wiem, rymowało się. Więc ściemnia, że musi kupę i podbiera jej klucze do biura, uciekając z chłopakami, podczas gdy bluzy z promocji w Pepco sprawdzają dom Dustina, a Judasz dobiera się do radia, dowiadując się, gdzie jest Eddie, i sprzedaje go Blondasowi. Powoli kończą mi się określenia na twoje zdrady, Lutas. Furgonetka z Elką zostaje nagle zatrzymana przez garniturki pod nadzorem Owensa, a Joyce i Marian dolatują na Alaskę w środku polskiego lata, gdy Hopper pozytywnie przechodzi kontrolę jakości i trenuje zdejmowanie kajdanów ze swoich połamanych kikutów. Mam nadzieję, że mają tam plastry kompit. Nancy i Robin znajdują tymczasem artykuł o Wiktorze Krillu, który twierdził, że jego dom zaatakował demon i wyssał oczy jego rodzinie, zostawiając go przy życiu w ramach kary, a tym demonem musiał być Demogorgon, to znaczy łowca łupieżu, to znaczy Vecna. Przekazują info drugiej ekipie, która włamuje się właśnie do szkoły, znajdując dokumenty z sesji Freda i Chrissy, a Luker, jak się okazuje, zwodzi blondasów do opuszczonej chaty Hoppera. Jest szansa na rozgrzeszenie. Owens tłumaczy Nasce, że nie jest tu z powodu wybryku z wrotkami, a dlatego, że tylko ona może powstrzymać nowe zło raz na zawsze, a przynajmniej do końca tego sezonu. A gdy odpowiada, że nie ma już swoich mocy, uspokaja ją, że scenarzyści to przewidzieli i jest szansa na ich przywrócenie, a nawet wzmocnienie, ale jeśli nie będzie chciała współpracować, to spoko, najwyżej wszyscy zginą, także zero presji. O dziwo, decyduje się współpracować. A gdy Max czyta notatki z sesji Freda i Chrissy, uświadamia sobie, że ma te same objawy i nagle widzi zegar na korytarzu, a gdy wraca do siebie, odpala w głowie kalkulator i oblicza, że jutro zdechnie. Jesteś pierwszoplanową postacią, także ja bym się o to za bardzo nie martwił. Garniturki przyjeżdżają do Bayersów i tłumaczą, że Elka wyjechała na obóz dla superbohaterów bez mocy, a oni mają zamknąć mordę na jej temat, bo wszystkich narażą i zostają pod ochroną tych dwóch worów. Nie wiem, który zginie pierwszy, ale mam swój typ. Lutas dołącza do reszty, przekazując, że Dustina ściga Blondas. Po czym dziewczyny, udając studentki psychologii, umawiają się na spotkanie z dyrektorem wariatkowa z nadzieją, że pokaże mu pieroga, a on pokaże im Wiktora Krilla. No dobła, może nie do końca tak było, ale mnie to bawi. A Max przez całą noc pisze do wszystkich listy, które daje chłopakom, zaznaczając, że mają je otworzyć tylko jeśli coś pójdzie nie tak. Na przykład ktoś wyssie jej oczy, po czym upiera się, żeby Steve wiózł ich w pobliże wariatkowa, gdzie pojechały Nancy i Robin, bo nie ma zamiaru spędzić ostatniego dnia życia w jakiejś zapyziałej piwnicy. Jak Lutas cię tam obracał, to inaczej gadałaś. Niuńki tymczasem zagadują Whistola o rozmowę z Krillem, ale pyskuje, że najpierw trzeba złożyć 80 kilo makulatury i czekać na rozpatrzenie. Więc Robin Hood odpala swój zmyślony monolog i tak zagaduje łysą pałę, że aż włosy stają mu dęba. Na jajca. I nie mając wyjścia, prowadzi ich do Wiktora, a Joyce i Murray docierają na lotnisko, gdzie wita ich jakiś złotozęby handlarz dywanów. Opowiadając, że Yuri został zeżarty przez niedźwiedzie, ale okazuje się, że tylko jajcuje i to on jest Yuri. Nie łapię. Zaczyna liczyć amerykańskie peso, każąc im napić się gorącej kawy, podczas gdy Hopper przy budowie polskiego Pendolino rozdupca swoje narzędzie pracy i lezie do szopy niby po nowy młotek, ale tak naprawdę zachodzi kacapa od tyłu i trenuje na nim baseball, ale podejrzliwy klawiatur wchodzi za nim, gdy zdejmuje swoje sowieckie sandały i zaczynają się klepać po ryjach, aż seria skałacha alarmuje resztę obstrańców. Ale Hopper po uduszeniu kutafona zostawia im odpalony dynamit i ucieka dachem, a później śnie go skuterem. Zasrany James Bond from Russia with love. W drodze pod wariatkowo Ruda każe zjechać na swoje slumsy, gdzie zostawia rodzinie listy, ale widząc Rudą senior idzie się do niej jeszcze przytulić, gdy nagle zamienia się w Vecna i prognozę pogody strzela. I weź zaplanuj wakacje w takim świecie. Po czym Brzydal ostrzega, że jej czas dobiega końca i lekko zdezorientowana wraca do BM-ki. A Wysolina pozwala dziewczynkom pogadać ze Świrusem na osobności, którego przekonują, że wierzą w wersję z demonem. Oj, ktoś tu siedział zbyt blisko telewizora. Jonathan wymyśla sposób, jak wymknąć się spod opieki kanapowych opierdalaczy i dotrzeć do Elki, bo banda gówniarzy na pewno poradzi sobie lepiej niż tajna agencja, i proszą o zamówienie pizzy od znajomego Menela, licząc na podwózkę, ale gdy jeden z agentów otwiera drzwi, na dzień dobry obrywa kulkę, czyli dobrze typowałem. A emerytowany Rambo w pojedynkę wszystkich dziurkuje, jakby grał z automatycznym celowaniem, po czym zajeżdża tamten spizganiec i ładują mu się do furgonetki, która pewnie wali
zielskiem mocniej niż pizzą i odjeżdżają z piskiem opon, a Hopper dociera swoim śnieżnym kiblem do miasta, gdzie pod kamieniem czeka na niego klucz do kościoła, a w środku amerykańskie towary. Carpaccio ze szczura to nie jest, ale też nieźle. Ale Yuri po przeliczeniu kasy dzwoni do Enzo i okazuje się, że zrobił wszystkich w balona, wydając naczelnikom Hoppera i samego Wąsa za korupcję, a nawet Joyce i Tarzana poszukiwanych przez KGB, których usypia doprawioną kawą. I tak lepiej niż środek na przeczyszczenie. Oglądałem Głupi Głupszy. Max znowu każe się zawieźć w inne miejsce, tym razem na cmentarz. Co ty się tak rządzisz? Umierasz się to czy... A Krill opowiada dupeczkom swoje origin story z czasów, gdy był jeszcze innym aktorem i wprowadził się z rodziną do nowego domu. Błąd numer jeden w każdym horrorze. I z początku wszystko było super. Oczywiście. Ale później zaczęły się pojawiać martwe zwierzęta, a domownicy doświadczali strasznych wizji. Udawajcie zaskoczonych. Aż w końcu demon popsuł mu żonę. A gdy chciał uciec z dziećmi, doznał wizji z wojny we Francji, z której wybudził go głos jakiegoś anioła. Ale gdy wrócił, córka już nie żyła, a syn zmarł tydzień później. Ale czy na pewno? Nie wiem. Po czym trafił tutaj i chcąc do nich dołączyć, sam pociął sobie mordę, ale i tak przeżył, bo jest teraz potrzebny do fabuły. A gdy Nancy pyta, kim był anioł, który go wybudził, Krill tylko coś nuci. Widzę, że ktoś tu lubi rebusy, co? Riddler zasrany się znalazł. Whistle w końcu się orientuje, że laski robią go w penisa, a Max czyta wzruszający list na grobie Billego, żałując, że już nigdy nie zostaną przyjaciółmi. I tak gówno by z tego wyszło, ale miło, że tak mówisz. A gdy kończy, jak w zegarku zaczyna się kolejna mroczna wizja, w której Billy próbuje wzbudzić w niej poczucie winy za jego śmierć, po czym zamienia się w weknę, więc Ruda daje nogę. Udogodnienie jest takie, że już jesteś na cmentarzu, a w międzyczasie Elvis ogarnia, co się o co tu chodzi i każe Dustinowi dzwonić do dziewczyn, które łącząc kropki dochodzą do wniosku, że to muzyka musiała wyciągnąć Krilla z transu, więc uciekają strażnikom i przekazują przepis Dustinowi, tylko nie przypal. I gdy Max jest już o krok od śmierci, załączają jej na uchlony Running Up That Hill, ale i tak zaczyna lewitować. Na szczęście montażysta puszcza jej kompilację najmilszych momentów ze wszystkich sezonów, po której odrywa pasztetowi jeden z obojczyków i biegnie do przejścia, zaliczając level w Space Invaders i wracając do żywych. Mówiłem, że będzie łatwo. Gdzieś u specjalisty na NFZ. Agent Rambo nalega, żeby ostrzegli L i Owensa, że po nich idą, wspominając o jakiejś ninie i numerze telefonu, ale zamiast niego zostawia im tylko długopis i zdycha. Zawsze to jakaś pamiątka. A gdy widzą, że ktoś za nimi jedzie, skręcają w boczną pustynię. Wow, cała fabuła ostatniego Mad Maxa. Ekipa ważnego lakierka przeczesuje dom Bayersów, znajdując list Eleven do Mike'a i wiedząc, że niedawno tu była, proponuje jeszcze ciepłemu agentowi życie w zamian za informacje. Chociaż podejrzewam, że High Life to nie będzie. Owens zajeżdża z Elką pod drzwi do lasu i po zjechaniu na ręcznym okazuje się, że prowadzi tajny program o nazwie Nina w opuszczonej wyrzutni rakiet, gdzie czeka na nim jakaś dojarka i papa. Nie zdechłeś przypadkiem na końcu pierwszego sezonu, Siwielcu? Eleven od razu przypomina sobie ich najszczęśliwsze momenty i daje girę, ale ją zatrzymują, podając środek nasenny dla koni, a Wiedźmin wita ją z powrotem w domu. Wszędzie dobrze, ale z sądą w dupie najlepiej. Pojmany Hopper obskakuje darmowe pałowanie Ner i rusza na pielgrzymkę do celi, w której wita Dmitriego strzałem na wąsa, ale po chwili mu odpuszcza, bo są w tej samej dupie. Tak zawiązują się najpiękniejsze przyjaźnie. I na pogrzebach. A Max przez całą noc rysuje to, co widziała we śnie i gdy widzi to detektyw Nancy, od razu układa z nich dom Wiktora Krilla, bo skojarzyła drzwi. Okej, przemilczę to. A Elżbieta tymczasem jest podglądana przez kamerzystę, gdy zdaje sobie sprawę, że znowu dali jej ten sam obściany fartuch i umieścili w ośrodku dla zdolnych inaczej. Po czym wchodzi do kasyna, gdzie zagaduje do niej Henry, który cały czas się zapętla, nawet gdy wybiega z sali. Nic nie dociera do tych chichowych. I okazuje się, że doktor Kowi puszczają jej archiwalne nagrania, a ona siedzi w dojarce uwięziona we wspomnieniu. I mimo, że Owens jest przekonany, że rzucili ją na zbyt głęboką wodę, doktor Marcin jest przekonany, że na pewno popłynie. Popłynie, to ty jesteś, alkoholiku. Chłopacy wyprawiają uroczysty pogrzeb dla swojego bohatera, podczas gdy wódz z więdła strzała traci swoje gówno. Więc Jonathan każe mu zażyć coś na uspokojenie. Chodzi o marihuanę. A później długopis od sztywnego spaślaka mu nie działa, gdy próbuje zrobić nagrobek w miejscu tajnego pochówku. Debil. I Majka olśniewa, że nie bez powodu musiał go im dać, po czym znajduje w środku numer telefonu. Zajebiście, teraz zostało tylko nauczyć się czytać. Gdy w Kamczatce zbierają wszystkie ręce do roboty, Hopper zaczyna przynudzać, że jako 18-latek został wysłany na wojnę wietnamską, gdzie miał kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami. Ale zataił to przed swoją żoną i ich córka zmarła na raka. Ja tu próbuję prowadzić komediowe show, Hopper. Po czym go
zostawiła i pogrążał się w dragach i alkoholu, aż trafił na Joyce i Elle, ale tak naprawdę to nie one potrzebowały jego, ale on ich, a teraz znowu naraża bliskich, bo nie jest przeklęty, tylko sam jest przekleństwem. Z przekleństwem, ty jesteś tylko pechową łajzą. Garniturki odwiedzają ojca Ediego i skanują swoją lokówką rozdarty sufit jego willi, po czym informują, żeby się pakował, bo go przenoszą i nawet tego nie komentuje, bo wie, że gdzieby to nie było, to na pewno będzie upgrade. Blendez nakręca swoich prostych jak prostownik funfli i rozdaje listę miejscówek, gdzie członkowie klubu Ognia Piekielnego mogą przesiadywać. A jeden pyrtek dorzuca jeszcze dom dealera Ediego, bo podobno wyszedł z więzienia, a właśnie tam kudłacz się ukrywa. Tymczasem członkowie The Losers Club zajeżdżają pod Javiera Pennywise'a, to znaczy Wiktora Krilla, i przy użyciu cegiełki wbijają do środka, gdzie Max znajduje słynny zegar z poprzednich odcinków i rozdzielają się, żeby szukać poszlak, gdy nagle zapala się żyrandol. Kto cały czas płacił rachunki? Na lasce Yuri po uwiązaniu Joyce i Mariah odpala swoją powietrzną nysę i ruszają w kierunku Kamczatki, jak gdy łysy Tarzan drze mordę, że musi się zeszczać, złoto zęby go nie słyszy. Lej w gacie, killer. Więc wpadają z joystickiem na pomysł, żeby rozdupić słoiki z masłem orzechowym i po uwolnieniu się dojebać Jurkowi, bo w końcu Marian zna czarny pas w karate. Z takim cielskiem? To nawet inspirujące. A El tymczasem biega po korytarzach, wciąż trafiając do tęczowego pokoju, aż w końcu Szpakowski uświadamia jej, że jest w swoim wspomnieniu i nie. Nie wyjdzie, dopóki się nie skupi. Więc w końcu to robi i zaczyna gliczować do swojej młodszej wersji, idąc za papą. Przecież dopiero komentował mecz Polska-Niemcy w studio. Nie rozumiem. Chłopacy docierają do najbliższej budki telefonicznej i dzwonią pod numer z długopisu, ale słyszą tylko jakiegoś Artu Ditu na kwasie i dochodzą do wniosku, że łączą się z komputerem, a znają tylko jedną ultrachrześcijańską hakierkę, która może się do niego włamać, więc ruszają w kierunku Suzy, a Yuri zauważa, że Amerykańcy się uwalniają i zachodzi Joyce. Ale Marej włącza Bruce'a Lee i zaczyna kopać mu dupę, gdy ona przestrzeliwuje szybę. Dzięki, właśnie miałem powiedzieć, że strasznie tu duszno. I Kacap w końcu traci przytomność, więc siadają za sterami i wyłączają silnik, bo tak będzie szybciej, po czym rozbijają się na ziemi przy ogromnej prędkości, czyli w języku filmowym bezpiecznie lądują, a gdy ekipa w domu Krilla podąża za światłem latarki i trafiają na strych, Blondas and Przydupasy znajdują Ediego, gdy próbuje uciec swoim jachtem, ale motor oczywiście nie odpala, bo oglądamy coś w rodzaju horroru, więc musi, no to uruchamia napęd wioślany, a osiłki płyną za nim, gdy tamci ustawiają się w miejscu, gdzie światło jest najmocniejsze i okazuje się, że właśnie tutaj Vecna ma swoją serwerownię, a gdy Blondasy już dogadają kudłacza, tradycyjnie morduje Patryka, przestawiając mu wszystkie chrząstki. Od pierwszego okresu skinola mówiłem mu, że za długo nie pożyje. Ekipie strzelają wszystkie żarówki, a Elle w międzyczasie wspomina, jak nie potrafiła zakręcić lampą, po czym znowu dostaje wizji, że wszystkich wymordowała i prawie wysiada jej pikawa, więc wyławiają ją z dojarki i reanimują. Mam nadzieję, że nie uśmiercą nagle głównej bohaterki. A gdy odzyskuje przytomność, łapie za jedno z żelazek i na Marcina po pustym łbie uciekając. Po czym odpycha cyngli swoją mocą i latają po ścianach jak szmaty, ale na Marcina to nie działa i wracają do laboratorium. Myślałaś, że będzie tak łatwo, Furiosa? Muszą to rozciągnąć na cały sezon. Pały zajeżdżają na miejsce zbrodni i przesłuchują Blondasa, który twierdzi, że Eddie zawarł pakt z diabełem i nabył jego moce. Na pewno tak było, tępa blondynko. A tymczasem generał Kutafon, przekonany, że to Elka zerwała się ze smyczy i wszystkich morduje, przesłuchuje agenta jednorazowego, gdzie się podziała, ale ciągle upiera się, że zapomniał, więc wkładają go z powrotem do mieszkania patodevelopera. Farciarz. Pewnie mu zostało już tylko 40 lat kredytu. Geralt wsadza El z powrotem do puszki z wodą, a ekipa, do której Eddie nie mógł się dodzwonić, wiezie mu zapasy. Ale na miejscu zastają Pały i lokalną Swołocz, dowiadując się o morderstwie, a Eddie zostaje ogłoszony głównym podejrzanym. Gdyby to był Twitter, to już by nie żył. Kudłacz w końcu się do nich dodzwania i ruszają pod skałę Czaszki, a ekipa Ćpunów dojeżdża pod dom Suzy, gdzie wita ich umazany gównem Sid i banda przemądzałych obsrańców, ale też miłość życia Argyla. Ta? To rzuć jaranie. W końcu znajdują Suzy, gdy dostraja cyfrowy Polsat, a Joyce i Marej, oczywiście nietknięci katastrofą lotniczą, już mają zostawić tamtą łajzę na pastwę niedźwiedzi. Ale Złoto Zęby obiecuje, że zaprowadzi ich do swojego spichlerza, a Chłoper i kompany zostają wyjęci z celi, gotowi do walki z Demogorgonem, ale okazuje się, że prowadzą ich na wielką ucztę. Jak miło, nie widzę w tym nic podejrzanego. Zadowolone chłopy w pier...
masz się uszy często, ale Jim wyjaśnia, że karmię ich tylko po to, żeby dostarczyć potworowi składników odżywczych, żeby mógł rosnąć i to ich ostatni posiłek. Musisz psuć każdą kolację swoimi teoriami? Elle we wspomnieniu bawi się klockiem, gdy dołącza do niej przemiły Białas, sugerując, że jest zdeterminowana tak jak Jedynka, a gdy odpowiada mu, że zdaniem papy Jedynka nie istnieje, sugeruje, że Szpakowski nie zawsze mówi prawdę, bo on znał Jedynkę bardzo dobrze. A pamiętacie, jak Elle nie potrafiła wtedy jeszcze mówić, bo twórcy ewidentnie zapomnieli i miał ten sam problem z erekcją, aż znalazł silne wspomnienie, które go złościło i odnalazł swoją moc. Po czym rzuca, że kobieta, która ją kiedyś odwiedziła, była jej prawdziwą matką. Co za zupełnie przypadkowa anegdota. Chłopaki i dziewczęta znajdują kamień Jediego, podczas gdy Swołocz domaga się aresztowania, a Gliny zapewniają, że go złapią, gdy niczym w każdej komedii romantycznej pojawia się Blondas i mówi: nie, to nie jest scena ze ślubem, pało. Wmawia tata Łajstwu, że to rytualne morderstwa, a Klub Ognia Piekielnego to sekta, na której czele stoi Eddie, po czym cytuje Biblię, namawiając kiwające łby, żeby razem coś z tym zrobili. Czyli będą mordować, żeby nastąpił pokój. Prawdziwi chrześcijanie. Mike i reszta ściemniają Suzy, że numer telefonu łączy z super tajną konsolą do gier i kto pierwszy odgadnie jej lokalizację, ten ją dostanie. A chcą ją dać Dustinowi, bo zbliżają się jego urodziny. O, jak miło. Szkoda, że wszyscy mieli w dupie urodziny Willa 22 marca, łącznie z jego matką, ale Suzy, dręczona wyrzutami sumienia, wysypała się wcześniej staremu, że zmieniło ocenę Dustinowi i zabrał jej telewizor. Na szczęście Sid, bawiący się prądem, podsuwa im pomysł. Podłączycie mu jaja pod 220? To nawet lepszy plan niż mój. Okazuje się, że Diemu stanął o 21.27 zegarek, w tym samym momencie, co wybuchły im latarki, więc dochodzą do wniosku, że to musiał być Ventura i atakuje swoje ofiary z domu Krilla. Wiemy to już od poprzedniego odcinka, ale nie śpieszcie się. Więc muszą się zakraść na strych po drugiej stronie i go zaciukać, gdy będzie w transie, atakując kolejną ofiarę. A Henderson zupełnie przypadkowo sugeruje, że kompas mu wariuje, bo niedaleko może być przejście do świata Vecny i wszyscy za nim ruszają. Przynajmniej dostaniecie jakąś zniżkę w domu pogrzebowym. Tymczasem papa Cyrkiel, napierdolony jak szpak, wyznacza dwa koślawe kółka i organizuje dzieciom igrzyska, podczas których dwójka rzuca wszystkimi po ścianach. Ale gdy nadchodzi kolej Eleven, tak jak sugerował Białas, przytacza wspomnienie z matką i wkierwiona miota nim jak gównem. To cię nauczy nie zadzierać z główną bohaterką serialu. Jurek przyprowadza Joyce i Mariah do kościoła, pokazując im giwery, a później puka ryjem w miejsce tajnego więzienia z Hopperem. A wiedząc, że miał ich dzisiaj przekazać jako więźniów, robią z niego niemego Mariah, a z łysego Tarzana Juriego. Nie wiem, czy jego organizm wytrzyma tyle gorzały do wejścia w rolę. A po wyżerce strażnik prowadzi więźniów na dziedziniec, ale Dmitri i Hopper odgrywają kolejną sprzeczkę i trafiają z powrotem do celi, gdzie okazuje się, że Hopper pożyczył wódeczkę i zapalarę, więc srają ze śmiechu, planując podpalenie Demogorgona. Niedługo Demogorgon będzie srał wami. Rodzeństwo Suzy gasi staremu światło i wywabia go z biura, a później robi co może, żeby go zająć. Podczas gdy ona hackeringuje na swoim Pegasusie i dostaje się do Niny, zdobywając adres, po czym znajdują Argyla z nową koleżanką, ujeranych na al dente. Zasrane ćpuny. Ja palę następny. Pały dostają cynk o śladowych ilościach gówniaków pod skałą czaszki i wiedząc, że obok jest jezioro kochanków, zawracają oczywiście na ręczny, bo radiowóz na ekranie fizycznie nie może tego inaczej zrobić i kompas Dustina prowadzi ich właśnie tam, więc w nagrodę za trafną teorię wsiadają na łajbę bez niego i zabierają mu kompas, każąc zostać na brzegu. Musi się czuć jak Jack Sparrow. Gdy Elle cieszy się wygraną godziną w tęczowym pokoju, słyszy nagle krzyki i gdy zagląda do pokoju obok, okazuje się, że papa torturuje Białego. A gdy wraca na plac zabaw, dwójka i przydupasy się na niej wyżywają, po czym znowu widzi, że wszystkich wymordowała i budzi się przerażona. Najwyraźniej jeszcze nigdy nie stałaś w kolejce. To normalne wizje. Załoga łajby znajduje źródło pola elektromagnetycznego, więc Steve jako doświadczona ratowniczka zdejmuje koszulkę i po zakondonowaniu latarki wskakuje do wody, znajdując przejście. A Max odwraca uwagę psiarni i dają się złapać. A gdy Elvis wraca, jedna z macek przyciąga go na drugą stronę i wszyscy po kolei za nim skaczą, podczas gdy jego odwiedzają zmutowane netoperki i zaczynają wcinać żeberka. Co za prymitywne bestie. Najpierw się je grilluje. Ale na szczęście dociera za nim ekipa marynarzy i wiosłują gacką po bach łopatami, aż Steven Seagal napier... ostatnim jak przedłużaczem o glebę. Towarzystwo Obrony Pikseli was dojedzie. Ale po chwili pojawia się kolejna obstawa przy furtce, a niebem pruje już cała chmara tego gówna, więc uciekają do lasu. Gdy podpułkownik Kutafon wypuszcza agenta z jego wymarzonego M1, pytając ponownie, gdzie Nastcha. A że znowu zapomina, już mają go zameldować z powrotem, ale w końcu prosi, żeby jej nie zabijali i puszcza farbę. Poddałeś się już po miesiącu tortur?
L bezskutecznie próbuje zgnieść lokowanie produktu, gdy dwóch tatów ją podgląda i doktor Owens opierdala Marcina, że oddał mu swoje najlepsze lata i zapewnił wszystko, żeby zobaczyć postępy, a gówno widać. Oj, Marcin chyba śpi dzisiaj na kanapie. Więc emerytowany Geralt wygłasza Eleven pseudomotywacyjną gadkę, że musi przezwyciężyć swój strach i poznać nawet najgorszą prawdę, żeby odzyskać swoje moce. Po czym ubiera ją w cosplay plemnika i wkłada z powrotem do dojarki, załączając VHS-a z najgorszymi flashbackami. Tak jak mózg załącza najbardziej żenujące momenty z życia przed snem? Kojarzę. I Nastka wspomina, że dopytywał ją, kto zrobił jej kuku w tęczowym pokoju, ale jak każdy prawilniak przekonywała, że nie pamięta. Więc na porannym apelu zapytał wprost i dwójkę zaczęła cwaniakować. Mocne kozaczenie jak na stolec. Więc kazał go zaobrożować i dopytywał dalej, nadal słysząc, że poślizgnęła się na skórce od banana, więc potraktował go całą mini elektrownią, smażąc jajca. No i dwójka poszła na dwójkę nigdzie nie idąc, a tymczasem na koloniach. Chłoper wyrywa ostatnią parę gaci na później i dzieli się z Dmitrim myślą, że może został tu zesłany nie bez powodu i będzie mógł jakoś pomóc Nasce z tego miejsca. Czytałeś scenariusz i udajesz głupiego? A pod budkę strażniczą zajeżdża Marej, udający Juriego, który siedzi zakneblowany z tyłu razem z Joyce i na szczęście przechodzą kontrolę jakości. Gdy po drugiej stronie Nancy zabandażowuje Steve'owi jego nowy odbyt i ruszają w kierunku jej domu po broń. Nancy ma broń? Przecież zabiłaby ją siła odrzutu po strzale z procy. A w czasie spaceru Eddie tłumaczy się Steve'owi, że skoczył za nim tylko dlatego, że tamte dwie pupcie skoczyły pierwsze, a najbardziej Nancy, która dała za nim nura bez zastanowienia, więc powinien ją odzyskać. No fajnie, ale czy tak samo chętnie nurkuje też do... Tymczasem gówniaki są przesłuchiwane w domu Wheelerów, więc Dustin markuje kupę, próbując bez skutku skontaktować się ze Steve'em. Po czym w rozmowie z Lutasem i wścibskim kinolem Eriki dochodzą do wniosku, że Vecna, zabijając każdą ofiarę, tworzy kolejne przejście, żeby łowca łupieżu mógł przejąć nasz świat. A Demogorgon i Vecna to tylko jego wysłannicy. Bo z każdym sequelem musi się okazać, że za wszystkim stał jakiś inny kutas. I gdy dyskutują dalej, przy drzwiach frontowych zaczyna migotać światło, bo w Hawkins do góry jajami kudłaci wbijają do tego samego domu. Ale drobinka zamiast Giver odkrywa po ostatnim wpisie na blogu, że czas zatrzymał się tu w dniu zaginięcia Willa i są w przeszłości. Jak cała akcja Stranger Things. Brawo, detektywie! Po czym Steve słyszy głos Dustina i drze do niego mordę, ale gówniarz go nie słyszy. Więc detektyw pupcia przypomina sobie o lampkach Joyce z pierwszego sezonu i nadają SOS migotaniem, dając im znać, że przeszli przez portal w jeziorze. To dlatego, że Randall mi czasem przerywa? Więc wydzierają zabawkę Holly i organizują im tablicę do pisania, dzięki której dowiadują się, że w każdym miejscu zabójstwa jest przejście, więc ruszają po obu stronach do luksusowej willi Mansona, gdzie zginęła Chrissy, ale można zwęsza ich swoim latającym szczurem. No i na to się gapisz, pasztecie? A tymczasem Elżbieta bawi się we wspomnieniu klockiem na oczach hejterów. Gdy podchodzi do niej Blondas i markując grę w warcaby, przekazuje, że dwójka nadal jest u lekarza rodzinnego, ale po wyjściu będzie chciał ją zabić zgodnie z planem papy. Ma to mniej więcej sensu, ale wierzę. Więc przekazuje jej pod stołem kartę multisport i później Nastka ściemnia, że dostała zatwardzenia, zmywając się, gdy strażnik prowadzi ją do pielęgniarki i schodząc na dół, gdzie Henryk zaleca jej wyjście szambem, stwierdzając, że on nie może, bo w karku ma chip namierzający. Więc Elka proponuje, że skoro tyle jej pomógł, to ona mu go wyjmie. Świetny pomysł, jestem pewien, że nikt nie ucierpi na tej decyzji. A w Kamczatce komuch dowodzący też daje się nabrać na atrapę Juriego i zabiera ich na dziedziniec, gdzie zapoznają właśnie więźniów z regulaminem walki przeciwko Demogorgonowi, który wyraźnie zabronił strzałów z procy, i gdy Joyce widzi żywego hopera po raz pierwszy od poprzedniego sezonu, rozlega się syrena i chłopy chwytają za broń, a on za swój spirytus i zepsutą zapalniczkę, po czym zza drzwi wybiega monstrum, błyskawicznie mordując poboczne postacie i zgrabnie omijając hopera z Dmitrim. Ha! Co za zbieg okoliczności. Gdy w międzyczasie Joyce i Marej szantażują komuchów, żeby otworzyli im drzwi, a że nadal się stawiają, łysy Tarzan rozpierdala wszystkich z karata i sami znajdują odpowiedni przycisk, chowając chłopaków za drzwiami, gdzie Joyce przytula w końcu swojego bohatera. Piękny moment. Szkoda, że pewnie śmierdzi jak gówno. A tymczasem w do góry nogami Nancy i ekipa docierają na osiedle milionerów, znajdując w przyczepie Ediego przejście, w którym ktoś właśnie grzebie kije. I okazuje się, że to tamte ciapciaki, które zrzucają im linę z prześcieradeł, którą Robin i Eddie bez problemu przechodzą. Ale gdy nadchodzi kolej Nancy, mięsny spermiarz podmienia portale w serwerowni i telefon
teleportuje ją do basenu, w którym zginęła Barbara i jej zwyrolski Jęzor. Nawet po śmierci musisz się do mnie przystawiać? Fuj! I podczas gdy Steve próbuje wybudzić ją z transu, basen już zaczyna wypełniać się kiśle, a jedenastka wyjmuje blondasowi chip z karku, nieświadomie uwalniając jego zdolności, które od razu wykorzystuje do wymordowania strażników i pokazuje jej, że ma taki sam tatuaż jak ona. Macie tego samego tatuażystę? Ale zbieg okoliczności. Po czym zostawia ją samą, każąc na siebie zaczekać, ale gdy Elka po chwili wychodzi, podziwia już znajome krajobrazy zwłok, odkrywając w tęczowym pokoju, że to on wszystkich wymordował. I blondas oczywiście zaczyna swoją autobiografię, gdy Nancy wyłazi z basenu i podziwia powerpointy, które omawia. Musiał się przy tym sporo nasiedzieć. Opowiadając, że po przeprowadzce do Hawkins znalazł w nowym domu gniazda czarnych wdów, które go fascynowały i zaczął uważać pająki za bogów ludzkiego świata, a ludzi za najgorsze szkodniki. Niezbyt miłe, ale uczciwe. I nie godząc się z porządkiem naszego świata, zaczął ustalać własne reguły, mordując bezbronne króliczki i stając się coraz silniejszy. A za wszystkie okropieństwa, których dopuścili się jego fałszywi rodzice, z czego nie potrafi wymienić ani jednej, zaczął ich karać przerażającymi wizjami, które ojciec uważał za sprawkę demona. Ale matka przeczuwała, że to Henry i już chciała go wysłać do ośrodka. Więc nie mając wyjścia, poskładał ją przy stole jak origami. Albo po prostu ślamała jak prosiak przy kolacji, po czym nie mając świadomości swoich limitów, przegiął kniagę i zapadł w śpiączkę, gdy jego stary został aresztowany za zamordowanie jego matki i siostry, a po wybudzeniu był już pod opieką papa, do którego dotarło, że nie będzie miał nad nim kontroli, więc zrobił mu pierwszą dziarkę i zaczął program, szukając jego następców. To w ogóle nie przypomina obozu koncentracyjnego, po czym Blondie przekonuje Elle, jaka jest i że powinni otworzyć razem firmę, ale mu odmawia, rzucając im jak piłką od koszykówki. Więc zaczyna się pojedynek chwytania na odległość, który jedynka wygrywa. Więc zgodnie z tym, co sam jej mówił, nastka wraca do najgorszego wspomnienia, żeby dodać sobie siły, ale to gówno daje i już zgniata ją jak robaka. O nie! Czy główna bohaterka umrze we wspomnieniu, które przytacza sobie kilka lat później? Więc zmienia taktykę i sięga do chwili swoich narodzin, gdy matka zwróciła się do niej po imieniu, mówiąc, że ją kocha. Wow, ma tą pamięć. I dzięki potędze miłości zyskuje większą moc niż kiedykolwiek, przebijając Hamem szybę, gdy barometry przy obu tatach wariują, dając znać, że odzyskała moce. Tak, po 7 odcinkach wróciliśmy do punktu wyjścia, po czym unicestwia go, otwierając przejście do innego świata, w którym transformuje się w Salceson. A operator robi najazd na obecnego lorda, to znaczy Weknę, który nadal ma wyraźny tatuaż z jedynką. Jak papa zrobi tatu, to nie ma na wsi. Gdy wagina do innego wymiaru się zasklepia, odmłodzone piksele mdleją aż z wycieńczenia, a Nancy nadal w transie próbuje uciec od typa w cosplayu Mortadeli, ale i tak przyszpila ją w studio tatuażu, gdzie zamiast ją zamordować, pokazuje wizję piekła, które sprowadzi do Hawkins, każąc przekazać Eleven, co widziała, i ją puszcza. Chyba nie wstydzisz się sam do niej zagadać? A tymczasem na koloniach Demogorgon wszystko rozkarwia, jakby wracał z przegranego meczu. Gdy Dmitri zagaduje do Tomasza Raczka, jak stąd bezpiecznie wyjść, a Joyce opowiada chłoperowi, jak zajebiście był na jego pogrzebie i szkoda, że nie wpadł, po czym pseudo-kibic wskakuje piętro wyżej i wybija resztę komuchów, gdy przeładowują. Niby debil, ale taktyczny. A towarzysze odkrywają kolejnego członka drużyny, na którym robili okrutne badania, więc Jim humanitarnie strzela mu w ryj, znajdując obok scenę z obcego przebudzenia i całą spiżarnię hibernujących demogorgonów razem z jakąś wichurą, po czym tradycyjnie ładują się do stracza, gdzie spędzą w sumie jakieś 3/4 tego sezonu, a ćpuny natomiast jadą pod współrzędne niny, gdy Mike doznaje sercowych rozterek, martwiąc się, że gdy uwolnią Elle, zda sobie sprawę, że jest tylko zwykłym frajerem, który na nią wpadł. Ale Will wyciąga w końcu obraz, który namalował, i zaczyna opowiadać, że on jest liderem i sercem ich paczki, a przez ostatnie miesiące był bez niego kompletnie zagubiony. To znaczy, Elle była bez niego zagubiona, a będąc tak innym jak ona, czujesz się czasem jak pomyłka, ale dzięki Mike'owi wcale się tak nie czuła i przekonuje go, że zawsze będzie go potrzebowała, po czym cichutko sobie płacze, ale się stęsknił za kolegą, zupełnie jakby go... O. Gdy Eleven jak zwykle wybudza budzik z elektrowstrząsów i od razu podnosi całą dojarkę, pokazując, że znowu jest istotna dla fabuły. A Marcin tłumaczy, że tak jak po unicestwieniu Henryka, teraz też potrzebowała tylko iskry, żeby przywrócić swoje mocy i wspomnienia. A scenarzyści potrzebowali dać jej coś do roboty w tym sezonie, dodając, że gdy otworzyła pierwsze przejście na inny świat, łaził tam w gumiakach, przeczuwając, że Henryk gdzieś tu się czai, waląc konia w krzakach, a teraz ma już pewność. Po czym wyjmuje ołówek i tłumaczy,
tłumaczy, że im więcej osób Vecna zabije, tym szybciej pęknie. To wystarczy iść do Ikei po kolejne. A wtedy Hawkins zostanie kompletnie zniszczone. Więc przejęty mały Neo wchodzi do swojej kajuty i dzwoni Zeuba do Fumfli, podsłuchując, gdy Nancy opowiada, jak Vecna pokazał jej 4 przejścia, ale tym razem się powiększały. I kojarząc, że jego zegar wybija 4 uderzenia, wpisują w kalkulator wszystkie dane i obliczają, że zostało mu już tylko jedno morderstwo do przeprowadzenia końca świata. 4 minus 3... O kur... Rzeczywiście! Po czym Dustin zauważa, że można, tak jak L, jest pewnie bezbronny, gdy wchodzi w trans. Więc wystarczy zakraść się do jego serwerowni, odwracając wcześniej uwagę nietoperzy, grając jakiś heavy metalowy klasyk na gitarze, po którym jedna z postaci może zginąć. Wow, to było zaskakująco szczegółowe. A że nie znają jego harmonogramu zabijania, Max zgłasza się na przynętę, bo zaczyna już powoli żygać od słuchania Kate Bush. Gdy Elżbieta ruga Owensa, że mimo zapewnień jej przyjaciele nie są bezpieczni, upierając się, że chce do nich jechać. Ale jak zwykle przyłazi tam ta Wajza, smęcąc, że nie jest jeszcze gotowa na starcie z Henrykiem. Nie, no pewnie, spędźmy jeszcze 2 sezony w dojarce. Jednak Owens staje po jej stronie i zgodnie z umową daje jej wolną rękę, pozwalając jechać. A Eddie Van Halen pokazuje reszcie sklep z giwerami, do którego potrzebują transportu. Więc wie po co zakłada Halloween i zakradają się do sąsiednich milionerów, kradnąc im jednocześnie samochód i dom. Dobrze, że zostawili im podwórko. A w trasie Steve otwiera się przed małą, opowiadając, że zawsze fantazjował o szóstce bachorów i zwiedzaniu kraju taką kobyłą. I po 6 porodach z jeszcze większą kobyłą obok, a Lutas namawia Max, żeby znaleźli innego frajera na przynętę wśród pacjentów jej świrolog. Ale Ruda odpowiada, że to byłoby nie fair i jest o wiele lepiej przygotowana. A poza tym wybrała już najszczęśliwsze wspomnienie związane z Lukasem. Cicho, miałaś nie mówić. A tymczasem na feriach zimowych Hopper przeprowadza hobbitów przez kanalizację i rozbijają furą bramę, szantażując dealera masła orzechowego, żeby znalazł im samolot i przeleciał do USA. Więc przedstawia im swoją Katinkę, Peptipopter dziewicę, którego na dzień dobry posuwa jak pies. Może jednak bezpieczniej będzie znaleźć jakąś armatę i się z niej wy... A Joyce sugeruje skontaktować się z Owensem, który musi mieć tu jakieś wtyki. Więc Dmitri wykonuje telefon do centrali, żeby wykonać telefon, podając telefon i się rozłącza, tłumacząc, że odzwonią za jakieś 5 minut albo 5 lat i na pewno będzie podsłuchiwało ich KGB, więc muszą mówić szyfrę. To może po rusku. A w hipermarkecie z giwerami Robin zauważa swojego crusha, już mając do niej zagadać, ale nagle podchodzi do niej chłopak i bezczelnie się z nią całuje na jej oczach. Jest lesbijka, jest gej, jest Netflix, jest okej. Okay. A gdy Nancy łapie za kolbę, przy ladzie pojawia się blondas, który zaczyna zadawać niewygodne pytania. Więc po standardowych amerykańskich zakupach szybko się stamtąd zmywają. No i zapomnieli wziąć po 15 pączkach dla każdego. Podczas gdy drużyna ćpunów, szukając Niny, gubi się na pustyni i sprawdzają ponownie wydrukowane Google Maps, a Argyle znajduje ślady wojskowych opon, należące do oddziału Kutafona, który już zbliża się do Nastki swoimi hamerami i Peptipopterem, którego pilot jak zawsze gra w How Low Can You Go. Piloci Peptipopterów we wszystkich filmach kochają tę grę. A gdy Elka zbiera się już do Hawkins, drzwi nagle się za nią zamykają i Marcin jak zwykle wyłazi powoli zza winkla. Będziesz tam siedział cały serial, zboczeńcu? Gdy Owensa na jego rozkaz łapie straż i grozi L, że jeśli tylko się do niego zbliży, to go zabiją. A nie może jeszcze jej puścić, bo muszą dokończyć szkolenie BHP. Nie jesteś jej prawdziwym ojcem, Geralt. Na co oskarża go o wysyłanie jej na drugą stronę, żeby odnaleźć Henryka, którego nie potrafił odpuścić. I tak naprawdę to papa jest tutaj potworem. Po czym rusza już wyważyć drzwi, ale bydlak coś jej wszczykuje i po małym ugniataniu go na dojarce pada. To kto ma naładowany defibrylator? Po czym budzi się z elektryczną koloratką, gdy Marcin jak zwykle się na nią jopi. I nagle uruchamia się alarm, bo Sullivan jest już przy drzwiach do lasu, które wysadza, wchodząc do środka. Więc rebelianci ustawiają się w holu, czekając na atak, i nagle pojawia się tam jebany Darth Vader. A nie, sorry, zły film. Pojawia się wojsko i zaczyna się strzelanina, w której giną wszyscy rebelianci. Szkoda, znałem każdego po imieniu. Po czym Futalivan znajduje skutego Owensa, wypytując, gdzie jest dziewczyna, bo tylko na tyle pozwala zasób jego słów, gdy Marcin wynosi ją właśnie piwnicą. Obrywając kolejne strzały z Peptipoptera, aż w końcu dostaje ten śmiertelny i pada jak worek ziemniaków. Gdyby tylko dokończyli wcześniej szkolenie BHP. Po czym mają już na muszce L, pytając Kutafona, czy oddać strzał, i mimo próśb Owensa każe ją zabić. Ale na horyzoncie pojawiają się chłopaki, odwracając ich uwagę. A gdy Cyngiel łapie ją znowu na muszce, już wyciąga do nich rękę. No to macie przejem. Bujając ich latającym kioskiem przez jakieś 15 minut do pożygu. Aż w końcu miota chłopaki.
i o Hamery, po czym przybiega do niej ekipa zwana Papi, ostatkiem sił zdejmuje jej obroże, twierdząc, że jest z niej dumny i El jest jej prawdziwą rodziną. Sądząc po traumach, jakie jej zafundowałeś, to by się zgadzało, i przekonuje, że zawsze chciał jej tylko pomóc, prosząc, żeby potwierdziła, że to rozumie. Ale po spojrzeniu w lewo mówi tylko nara i odchodzi, odjeżdżając w tumanach kurzu, gdy Sullivan jak zwykle zostaje z siusiakiem w ręku, a Papa ostatni raz patrzy na Vana i oficjalnie zdycha. Chociaż po jego ostatnim zmartwychwstaniu nie byłbym tego taki pewien, gdy w czpunowozie El upiera się, że muszą jeszcze dziś dotrzeć do Hawkins, bo inaczej tamci zginą, próbując zabić Vecnę. Ale Jonathan odpowiada, że są zbyt daleko, więc patrząc na billboard, Elka wymyśla, że gdy schabowy będzie atakował Max, ona też wejdzie do jej umysłu i zabierze się na gapę do bani Vecny, chroniąc Max stąd. Ha, to brzmi jak całkiem niezła wymówka. Ale potrzebuje do tego wanny i dużej ilości soli, więc Argyle po precyzyjnych pomiarach stwierdza, że bez problemu ogarnie zaraz wannę i 300 kilo soli. Nie mam żadnych pytań. Jurek, grzebiąc przy peptipopterze, po cichaczu sabotuje sprzęt i akcję, a Joyce i Hopper, czekając na telefon, zmieniają szmaty i widząc, jakie Hopper ma sznyty po koloniach, od razu do niego podbija, przypominając, że obiecał jej randki, i zaczynają się kotłować. Ale oczywiście wtedy dzwoni telefon, bo to film, nie tak jak w prawdziwym życiu, gdzie nie ma telefonów i dziewczyny. A tymczasem w karawanie ekipa utrwala sobie plan i wchodzą przez portal w przyczepie na drugą stronę, gdzie Steve, zostawiając Ediego i Dustina, przypomina, że mają tylko zwabić nietoperzy i się schować. Na co kudłaty zapewnia, że przecież nie są jakimiś bohaterami. Czyżby? Po czym komando Foki ruszają pod dom Krilla, gdzie w zwykłym Hawkins dzieciaki już buszują z lampami, znajdując Vecnę po mocniejszym świetle i zaczynając fazę numer 1. Akurat gdy przełazi jakiś wsiuraz, widząc, że coś tu się święci, Jason dostaje cynę. Oni zmieniają kiedykolwiek te ubrania? A Hopper, dzięki rozmowie z agentką, dowiaduje się, że dr Owens jest niedysponowany, a Nastka ruszyła walczyć ze złem do Hawkins w towarzystwie dzieci Joyce, która wymyśla, że skoro część organizmu łowcy łupieży jest w Rosji, to mogą go osłabić, będąc tutaj. Też całkiem niezła wymówka do pracy zdalnej. I Hopper postanawia, że włamią się z powrotem do więzienia, z którego właśnie uciekli, a Dmitri zostanie tutaj, mając za zadanie przekonać Juriego, żeby pomógł im uciec w ostatniej chwili, po czym łapią za karabiny i miotacz ognia, bo do czegoś trzeba nawiązać. A gdy Eddie i Dustin uzbrajają naczepę, szykując się na metalowy koncert, komando sroki błąkają się po lesie i Steve wyjawia Nancy coś, czego nie chce usłyszeć żadna kobieta, że odkąd go zostawiła, jego życie się polepszyło, i jest przekonany, że gdyby poznali się teraz, to zostaliby już razem, a fantazjo szóstce gówniaków wyobraża sobie też ją. Po czym Robin jak zwykle wszystko psuje, oznajmiając, że jednak idą w dobrym kierunku. Może iść lepiej poszukać Batmana. I dochodzą pod dom Krilla, widząc zgodnie z planem latarkę Eriki, która daje znać Lutasowi i Max, że dotarli i czas na fazę drugą, zwabienie Vecny. Więc Maximilian wyłącza magnetobit i wyzywa mu od dupków, dzięki czemu prowadzi ich na górę. Pewnie zrobiło mu się smutno i poszedł płakać. A ziomeczki wpadają do pizzerii i przekupują znajomego spizgańca specjalnym blancikiem, tłumacząc, że potrzebują jego kuchni, żeby uratować świat, więc bez pytań się zgadza, bo w sumie o co tu pytać. Po czym napełniają zamrażarkę wodą i wsypują do niej sól, gdy Mike przygotowuje dla El okulary przeciwwidzące i już ma w końcu wydukać jej miłość, ale Argyle rzuca im przed ryj pizzę z ananasem i próbują wepchnąć ją Mike'owi, na widok czego Will smutnieje, bo też chciałby mu wsadzić coś do ryja. Więc Jonathan wspomina, jak Willowi utknął w kinolu zabawkowy ludzi, gdy był mały, i musiał go ratować pęsetą, bo wepchnął go sobie naprawdę głęboko. Tak, trzymajmy się wersji, że chodzi o nos, po czym zapewnia go, że tak jak wtedy, teraz też może liczyć na jego pomoc, i po wyznaniu sobie braterskiej miłości przytulają się. Dlaczego ja nigdy nie wsadziłem sobie żołnierzyka w dupę? A gdy mini morze jest gotowe, El ładuje się do niego, namierzając Łukasza i Max, która widzi, że zainteresowanie mięsnego chama spadło, albo poszedł się odlać, więc uzewnętrznia się, że patrząc, jak jej brat umierał, nic nie zrobiła, bo zamieniał jej każdy dzień w piekło i życzyła mu śmierci. A teraz nie może sobie tego wybaczyć i chce, żeby zły pan zabrał ją. Po czym Lutas nagle jej zarzuca, że normalni ludzie nie fantazjują o zabijaniu innych. Poprawka. Normalni ludzie nie realizują tych myśli, i dodaje, że w sumie to cieszy się, że umrze i zostanie ostatnią, czwartą ofiarą, więc wali go w ryj, wiedząc już, że to Voldy. A Ella łapie ją za rękę i przewija momenty z poprzednich sezonów, trafiając do jednego z jej wspomnień. Po czym Lutas przekazuje przez resztę, że czas na fazę trzecią, i Dustin odkręca piec Ediemu, który zaczyna szarpać Master of Puppets.
Wow, montażysta się trochę napocił. Zwabiając latające szczury do siebie, dzięki czemu komando sroki ruszają do domu Krilla, gdy w zwykłym Hawkins zajeżdża ekipa Blondasa i przydupa zrzuca się na Erika, jakby był policjantem. Szkoda, że nie oddał najpierw 3 strzałów ostrzegawczych w plecy. I gdy Eddie markuje tak dobrze, że resztę Metaliki dołącza, Max próbuje uciec z mięsnego, ale wszędzie czeka ją niemiła niespodzianka. Więc skupia się tak mocno na najmniejszym wspomnieniu, że trafia na zimowy bal. A gdy ręce kaskadera kończą solówkę, nietoperze są już tak blisko, że chłopacy zabarykodowują się w przyczepie, zostawiając sprzęt na zewnątrz, więc to koniec naszej przyjaźni, a Elle, będąc we wspomnieniu, znajduje małą i już wredną Max, która jej nie widzi. Ale zauważa też konsoletę, która jest częścią wspomnienia z balu, gdzie właśnie pękają balony z nawiązaniami do innych filmów. Wiecie których? Napiszcie w komentarzach. I nagle wszystko zaczyna tracić termin przydatności, a niebo błyska na czerwono. Gdy na strychu pojawia się Jason, przekonany, że Lutas robi Max to samo co Chrissy, więc wyjmuje giwerę i każe mu opróżnić kieszenie. Oby nie wypadły ci kondomy XXL, bo to nie poprawi sytuacji, po czym każe mu ją wybudzić z transu, bo inaczej go zastrzeli. A w międzyczasie Amerykańcy przejeżdżają obok opuszczonej budki strażników i tradycyjnie wchodzą do kibla, dostając się z powrotem do swojej ulubionej atrakcji turystycznej, gdzie zauważają, że zawartość słoików wyemigrowała ze spiżarni, a ostatni żyjący kacap twierdzi, że wstąpiła w nie wichura i umiera. O nie, byłem pewien, że po przekazaniu ekspozycji będzie dalej żył. Po czym wymyślają, że muszą zwabić tu wszystkie pokraki i usmażyć z góry miotaczem. A chłoper obiecuje Joyce, że umrze, ale jeszcze nie dziś. I wychodzi założyć coś seksownego, żeby być atrakcyjną przynętą. Bierz ich, tygrysie. Podczas gdy Dustin i Eddie robią co mogą, żeby odeprzeć wdzierające się do środka koczkodany i w końcu decydują się uciekać przez portal. Ale Eddie nagle przypomina sobie, że jest nową, lubianą postacią w tym sezonie, więc nie może przeżyć i po przecięciu liany stwierdza, że idzie kupić im więcej czasu, chociaż to jedna z rzeczy, których nie da się kupić, ale to jego pogrzeb. A komando sroki wchodzą do domu Krilla pełnego macek, których nie mogą nadepnąć, bo Vecna na nich nakrzyczy. Więc ostrożnie grają w klasy, ale na szczycie schodów zaczyna cząść i Robin oczywiście daje się zmacać. Przez co już po chwili cała trójka wisi duszona mackami. Wytrzymacie tak za 40 minut, nie? Bo mniej więcej za tyle do was wrócimy. A Vecna ostrzega Max, że widzi jej wszystkich znajomych podziwiając, jak umierają. Po czym wbija na studniówkę i rozpłaszcza ją na ścianie, już wyciągając do niej łapę. Gdy nagle baleron odlatuje, zawisając w powietrzu. Jezus wrócił. I okazuje się, że to Elle, która po grzecznym przywitaniu się miota nim jak szmatą w trybuny. Podczas gdy Edek dogina na rowerze, uciekając przed Batmanami, a Dustin wraca po niego na drugą stronę, łamiąc sobie wszystko. Trzeba było skoczyć prosto na jaja, tumanie. Po czym jeden z Batmiksów strąca kamikadze z rowera, więc jak zwykle chce uciekać. Ale przypomina sobie, że zawsze to robił i tym razem postanawia walczyć do samego końca, stając przeciwko całej chmarze. Chociaż nie będzie to miało absolutnie żadnego wpływu na cokolwiek, a Elka podnosi Max, tłumacząc jej, że przybywa z zamrażarki na pizzę, gdy tamta łajza wyłazi z trybun i oboje powoli wchodzą na parkiet. O k***a, będzie dance-off. Po czym Elle grozi mu, że jeśli jeszcze raz tknie rudą, to zabije go ponownie. Więc strzela w nią drzazgami, nie trafiając, i rzuca po stołach jak na jakimś weselu w remizie. A Max przypuszcza atak patykiem, ale zostaje tylko zresetowana. Jestem w szoku, że to nie zadziałało. Po czym Brzydal podnosi Elle i przyciąga do siebie, stwierdzając, że zanim ją zabije, chce, żeby patrzyła. Bo komuś musi dokończyć swoją autobiografię. I wpycha ją do swojej nory, wieszając na drzwiach i donosząc też zresetowaną Max. Po czym Nastka twierdzi, że wie, co papa mu zrobił i że przez niego jest taki pasztetny, ale odpowiada, że to właśnie przez nią. To się nazywa cięta riposta. Bo ona wysłała go na drugą stronę, gdzie odkrył nowy świat i cząsteczki, dzięki którym ulepił sobie łupieżce łupieżu na kształt pająka, władając od tamtej pory drugą stroną. I potrzebował tylko przejścia, które niechcący otworzyła, więc szukał jej mocy przez wszystkie sezony, żeby mógł sam otworzyć swoje. A teraz jest już po ptokach, bo Lutas dostaje ostre sierpy na mordę, Ediego wcinają małe wampiry, a komando sroki nadal się duszą. Muszą mieć zajebiście silną wolę życia. Po czym każe Elce patrzeć, jak morduje jej przyjaciółkę i podbija do Max. A Will, widząc, że cała się trzącha, każe ją wyjąć na stół i w końcu wyznaje, jak bardzo ją kocha i nie może bez niej żyć. Dzięki czemu od razu dostaje kopa w dupę i macki odpuszczają, a Utas obija Jasona do nieprzytomności. Tak jest, moc miłości! A gdy Max zaczyna się już składać jak puszka przy recyklingu, Elle się uwalnia i miota Vecną, uwalniając rudą, która spada na ręce boksera, a Hopper i Joyce zwabiają
zarabiają po czwarę na dziedziniec, gdzie łysy Tarzan je przysmaża, osłabiając łowcę łupieżu. Dzięki czemu nietoperki przy Edim też opadają. Nie podniecajcie się, i tak zdechnie. A macki po 2 godzinach duszenia komando Srok w końcu luzują i bohaterzy wchodzą do serwerowni Balerona, gdy Hopper staje naprzeciwko ostatniego żywego potwora z dość dużym nożem i w tym samym momencie lecą koktajle Mołotowa, Demogorgon jest pozbawiany kolejnych części cielska, aż w końcu Nancy oddaje ostatni strzał, wypalając bydlaka przez okno, a Hopper odcina łeb bestii. Więc jeśli szukacie argumentów dla szefa, że praca zdalna działa, ale gdy Jurek i Dmitri zalatują peptipopterem zabierając Amerykańców, okazuje się, że Vecna uciekł już do 5. sezonu. A Dustin dociera do Ediego, który każe mu przysiąc, że zajmie się jego owieczkami. Przecież ty nic nie hodowałeś, debilu. I po przyznaniu, że to w końcu był jego rok i wyznaniu przyjacielowi miłości umiera. I Max po chwili zmęczenia, że kiepsko widzi też. Po czym zegar wybija 4 uderzenia i ze strychu rozrasta się nowe przejście, przecinając Jasona na pół, który był niemiły po śmierci swojej dziewczyny, więc należy mu się. I ze wszystkich 4 miejsc morderstw rozrastają się przejścia, niszcząc po drodze Hawkins i łącząc się w centrum. A L decyduje, że jednak nie pozwoli Max odejść i dzięki mocy flashbackowania. Flashbackuje 2 dni do przodu? Pewnie i tak nie działo się wtedy nic ciekawego. I w piękny słoneczny dzień ćpuny wracają do płonącego Hawkins, gdy Nancy i reszta na luzaczku się pakują. Czy wy jesteście naćpani? A po tradycyjnym tuli-tuli i nadrabianiu swoich wątków odwiedzają w szpitalu Max, która jest w śpiączce, po czym przywożą niepotrzebne szmaty na zbiórkę do szkoły i pomagają potrzebującym. Chcecie, żebym czuł się gorszy, tak? I gdy Robin klei kanapki, wpada nagle na swoją kraszównę, która chwali się, że jest już singielką i wyraźnie widać, że też jest podjarana. Czyli jednak jest szansa na tureckie nożyce. Po czym Dustin zauważa ojca Ediego, któremu daje naszyjnik z jego kostką i becząc opowiada, że mimo tego, że miasto go nienawidziło, i tak dla niego walczył, zostając bohaterem. Chociaż równie dobrze mógł przejść przez portal z Dustinem i gówno by to zmieniło. A później, gdy ekipa bierze się za sprzątanie chaty Hoppera, Will mówi Mike'owi, że nadal czuje obecność Vecny i że nie odpuści przejęcia ich świata aż do śmierci kolejnej, więc muszą za wszelką cenę go powstrzymać. Na co Mike obiecuje, że tak zrobią, ale już w kolejnym sezonie, okej? Po czym zajeżdża czarna Wołga i pojawiają się Hopper z Joyce. Ale nagle pogoda się psuje i zaczyna padać popiół, a gdy wychodzą na łąkę, widzę, jak całe miasto zamienia się w Mordor. To jest ten koniec świata, czy nie? Moja prawdziwa ocena tego sezonu to 10 na 10. A szyderczy tytuł to... Dziwne rzeczy. Spotkajmy się na Zoomie. Zostawcie lajka, jeśli dotrwaliście do końca i widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia!